No to co? Wchodzimy do domu, no i przydałoby się dzisiaj nie zrobić ani jednej klęski, nie? Więc spróbujmy, Tu jest 8 stopni i to jest chyba najniższa temperatura w całym domu. Dobra, to zgaśmy światło i sprawdźmy Spirita. Spirit Boxika. Spirit Box to nie jest. Spirit Boxa wykreślamy. Są orby i to znaczy, że to może być mimik, ale to może też być jakiś inny dowód, więc poza tym, że znaleźliśmy dowód, to i tak musimy szukać następnego, nie? Mam kadzidło, więc jestem bezpieczny. Dotyka jakichś drzwi, możemy sobie szybko rzucić okiem, czy... Bo mimik, sprawdźmy jakie mimik ma jeszcze dowody poza tym. Ultrafiolet, rośnie temperatury i spirit box. To spirit box... Event, ten, hunt. Kurde, ej, prawie mnie zabił, co za pet! Ej, widzieliście to? No jak on niby tam do mnie podszedł? Jak on mnie znalazł? Cudem mi się udało to kadzidło jeszcze kliknąć w ostatnim momencie. Ja nie mogę, no i kadzidło stracone bez sensu. Dobra, gdzie jest to, ten krucyfiks? Wziąłem tu krucyfiks, tu leży, co za... Dobra, kładziemy i musimy się upewnić, czy nie ma ultrafioletu. No, mogliśmy walić fotę, ale się nie uda, no... Duch tutaj ostro kmini, zgasił świeczkę. Czy to może być Onryo? Może to być Onryo, to pójdziemy jeszcze po 2 świeczki. Dobra, sól już wzięliśmy, fajnie by było zrobić foty. Już taski wszystkie zrobione, więc spoko. No co do tego ducha, to się zastanawiam. Taja to na pewno nie jest, Raju też nie, bo to są normalne prędkości. Obake ma wymuszony ultrafiolet, więc to też nie jest Obake. Yokai wątpię, bo naprawdę sprawnie mnie znalazł, ale zdarzyło się niejednokrotnie, że Yokai mimo tego, że... Yokai generalnie nie ma w zwyczaju znajdywać gracza, to Yokai mimo wszystko mnie znalazł. Zapalmy światło, ten duch dalej tu jest chyba. Wywalę aparat. Zapalę wszystkie świeczki, jest. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo za 20 zł, bracie. Doceniam twój gest! Ależ ja go doceniam! Dobra, para Mike. Postójmy chwilę, chociaż... Najpierw krucyfiks bym przyniósł. Moment, mam miejsce? Mam. Dobra, mam jedno miejsce. Odpaliliśmy 3 świeczki, więc sprawdzamy Onryo, bo ten zasraniec świeczkowy, jak spali świeczkę, to chyba ma 30, to chyba ma 50% szansy na hanta, a jak spali 3 świeczki, to od razu hantuje, nie? Więc będziemy mieli pewność, jak spali 3 świeczki i skantuje, to jest Onryo. Revenant jest szybki, to odpada, a jak cię nie widzi, to jest wolny, już to widzieliśmy. Yokai, o, Hantu też odpada, bo on ma wymuszony dowód mroźne temperatury. To mało nam zostało, okej. Ej, ciekawe co to będzie za duch. Ej, czy on zgasił 3 świeczki i spalił krucyfiks? Czy on zgasił 3 świeczki i spalił krucyfiks? Czy ja w końcu nie przegram na zasranego Onryo? Czy to jest ten moment? Dobra, dotknął tych drzwi, bo właśnie wydaje mi się, że najsensowniejszym wyborem jest Onryo w tej rundzie. Banshee, no mogłaby krzyknąć do mikrofonu. Tutaj zgaszenie światła, mamy już wszystkie zdjęcia 3-gwiazdkowe. Jakbym się szybko przeszedł szukać kości. O, jest! Klasa, mamy kość! Dobra, perfekt gierka będzie. Ej, a ziomek chyba powiedział, że wyślę za tą rundę 300. Oj, ziomku! Ziomku, żeś... Obyś mnie nie oszukał. Tak mi zrobisz początek streamka, że wiesz? No nie ukrywam, no. No docenię. Docenię. Może to być jeszcze Jurej, który zamyka... Ziomek się zapytał na czacie, czy Banshee nie musi mieć doców. No powiem szczerze, też mi się wydaje, że nie mam pojęcia, ale Banshee ma taką umiejętność, że na docach jest, idzie w twoją stronę, więc faktycznie wydawałoby się, że Banshee musi mieć docy. Mara schanciła z pokoju, w którym było zapalone światło, ale pewnie już mam słabą psychę. Dobra, wyjdźmy, muszę to przedyskutować z wami. Na początku, no wydawałoby się, że to Onryo, bo zgasił 3 świeczki, chyba, bo były zgaszone i nagle był hunt. Ale pamiętacie, że Onryo już tyle razy mi krwi napsuł, tyle razy, że były rundy, bo zobaczcie, teraz był hunt, ale 3 świeczki się paliły, ani jedna nie dotknięta. Więc tak, Mara generalnie nie hantuje z pokoju, w którym jest zapalone światło, ale jak już masz niską psychę, to chyba może, wtedy może, no... Już mogę mieć niską. Banshee to jest najgorszy duch na świecie. Ej, naprawdę, tak trudna runda, dlatego że my musimy wykreślić te wszystkie duchy, a naprawdę ciężko je wykreślić, nie mamy warunków do tego. Bo, no nie wiem, musiałbym może psychę wziąć w takim razie większą, iść po leki, bo totalnie nie mam pewności, co to jest za duch, totalnie. Ale chyba bym w Onryo celował, bo faktycznie, no raz jak był hunt, to były 3 świeczki zgaszone. Yokai działa w ten sposób, że jak zapalę latarkę, to on nie powinien mnie znaleźć, a inne duchy powinny mnie znaleźć, więc teraz tak, zanim ewentualnie pójdę po leki i powiększę sobie psychikę, żeby szukać ducha, to wejdźmy i wykluczmy Yokaja. Dobra, i teraz tak. To nie Yokai. No już myślałem, że Yokai mi oszczędzi tego, bo naprawdę ta runda to jest taki tasiemiec. Żeby sprawdzić tą Marę i tego Onryo to będzie taki syf. Jeszcze Banshee na dodatek, nie? No ale dobra, myślałem, że Yokai mi, wiecie, zdejmie ten ciężar, ale niestety nie. Na razie nic nie tknięte, duch dalej tu jest. Świeczki nieruszone, światło niezgaszone, mi psychika. Psychika mi generalnie nie spada teraz, bo stoimy w świetle, ale to jest świadomy zabieg, nie? Żeby sprawdzić albo... O, wiecie co, to tu stanę, tu mi będzie spadać psychika. Mara wtedy, jeżeli będzie chciała schantować, to schanci i tak z tego pokoju, bo to jest jej pokój. A będę wiedział, czy zgasi światło, czy nie. I jeżeli okaże się, że Mara nie zgasi światła i mnie schantuje, a potem się okaże, że to jest Mara jako duch, to ja wychodzę z tej gry i idę zjeść kał. Ja nie wiem, jak to jest, powiedzcie mi, bo ja naprawdę nie chcę dzisiaj żadnej rundy przegrać. I ta runda jest zajebista. Ciężka, dużo możliwych duchów, wszystkie po kolei wykreślamy, zajebiście mi się to gra. Ale jak stajemy teraz na Onryo, to ja jestem w kropce. Schancił z innego pokoju, nie? Nie czytałem Wikipedii Onryo i ziomek napisał, że jak wygrasz kolejną, to wysyłam 250 zł. Uwaga, reakcja pod TikToka, żebym potem mógł skleić. Kurde, serio? Ale jazda! Ja pier... Lecimy z tym! Sprawdźmy, gdzie jest ten śmieć, dlatego że schancił z innego pokoju niż te świeczunie, nie? A to było martwiące zachowanie. Dobra, zobaczcie. Duch jest dalej tutaj, zgaszona jedna świeczka. O, dziękuję, Dominik! To ostatnia kasa, jaką mam. Ej, stary, ja nie powiedziałem, że dżęziarek zaśpiewam. Nie było to mówione! Nie powiedziałem, oj tak, jak mi wyślesz 50 zł, to zaśpiewam dżęziarę jak zwykła szmata. Nie. Mówiłem o czymś innym. Zrobimy tak. Jak przegram tę rundę, to dżęziarę zaśpiewam za karę, nie? Tak się mogę z tobą umówić. Ale nie ma takiego nieuczciwego wymuszania, nie? Ja się na to nie wpisywałem. Ja generalnie nie mam problemu, żeby zaśpiewać dżęziarę, ale nie mogę tego robić w sytuacjach, w których gościu mi wysyła donate'a, bo zaraz wy będziecie mi wysyłać donate'a i mówisz ale on ci kazał i zrobiłeś? A ja ci każę i nie robisz, debilu. Co ty robisz? Nie lubię cię już, Nathan. Wszystkie trzy świeczki się palą. Ziomek napisał, podobno jesteś sklep, a klient nasz pan. Dobra, ej, typ na czacie ma rację, że co ja tu sprawdzę. Zobaczcie, wszystkie trzy świeczki się palą, a on stamtąd schancił. No nie kumam tego, nie? Powiedział, żebym stał z paramajkiem, jak chcę Banshee sprawdzić i to prawda, ja się po prostu skupiłem na sprawdzaniu tych świeczek. Duszku, się wystraszyłem. No, mamy albo Banshee, albo Onryo. Kurde, mimo wszystko nie widzę przesłanek, że to jest Banshee. Może schanciła troszeczkę z innego miejsca, ale bez przesady. No nie wiem, jak stanę tu i Banshee teraz schanci stąd, stoję z tym. Tu jest czujnik ruchu. Tu jest jakiś event. No te duchy mnie naprawdę rozwalają. Nie wiem, jaką podjąć decyzję. No co ty, kurwa, sprawdzasz? Głosuj na Banshee. Helikopter, zapamiętaj, kurwa, ten moment, nie? Mam nadzieję, że będzie Onryo helikopter i zobaczysz, czemu tyle sprawdzam. Mam nadzieję, że się przejedziesz na tym, nie? Co ty, kurwa, sprawdzasz? Głosuj na Banshee. Zobaczymy. Helikopter. Okej? Tak! Ja po prostu stałem za daleko! Świeczek! I co, helikopterku? Onryo! Ja po prostu stałem za daleko! Stałem w tym pokoju i dlatego po prostu nie... Dlatego te świeczki nie działały tak, jak powinny. Ale jak widziałem po raz setny, jak ten Onryo wychodzi z pokoju ze wszystkimi zapalonymi świeczkami, to mnie krew zalewała. Ale całe szczęście przejrzałem na oczy. Bracia, godzina i w końcu Onryo nie pluje mi mnie... CO KURWA?! CO?! Helikopter! Mój królu! Mój władco! Słowo się rzekło, nie? Mam pewność siebie, to praca nie dar. Oni mi piszą, że ja to mam fart. Nie patrzę wstecz, patrzę w przód, no bo na szczycie jestem już. Ja to od rana W uśmiechu brana taki mamut. Dobra, zaśpiewaliśmy dżęziarę. Ja powiem szczerze, staram się odwlec w czasie to, co chcę powiedzieć, ale jest mi tak przykro. Ej, no kurde, czy wy uważacie, że to było normalne? Nie wiem, muszę o tym zapomnieć i grać dalej, ale szczerze mam wrażenie, że mi to cały nastrój popsuło, nie? Lecimy dalej, lecimy dalej. No, na tym streamie nie będzie bez ani jednej porażki, ale teraz gość powiedział, że wyślę 1000 PLN! Jak wygram tę rundę. Na pewno mówił prawdę. Na 100% mówił prawdę, więc lecimy z tym. No, dobra, tu jest duszysko, tak? Oho, korki wywalone. A nie, czy po prostu światło zgaszone, bo był event? Znowu. Zgaszone. Bardzo dużo tych eventów, dziwne to jest. Demon jest agresywny, trochę mi to może nim śmierdzi, ale szczerze mówiąc, jakiś mega przekonany co do tego nie jestem. Czy on jest bardziej w kuchni? Bo tu jest 5 stopni. Ja mam kadzidło, tak? Mam, dobra, jestem bezpieczny. 5 i 4, 6 i 4, 4 i 8. Okej. No. Sporo eventów ze zgaszeniem świateł. Red Room, który... To ten Red Room z dzisiejszego story. No możesz dać stoper Iggy, ale moim zdaniem no ewentualnie demon Iggy, nie? Powiem tak, generalnie bardzo szybki hunt. Runda się ledwo zaczęła, a duch już mnie schancił i to jest dziwne, bo to wygląda jakby był mocniej agresywny. I to w zwyczaju ma demon albo taje. Ale dostałem sporo eventów i szczerze to nie wiem co oznacza. Nie wiem co to oznacza, że dostałem dużo eventów. Akurat tego nie ogarniam. Sprawdź taje przez wiek, błagam. Ale to nie jest taje, na pewno, bo ten duch był za wolny. To nie jest taje. Demon może, ewentualnie jeszcze, nie? Oj, to nie Mara. Nie, nie ma opcji. Nie wiem, no tak, ja nie mogę z tego, jednocześnie jestem wdzięczny, bo dzięki temu mi się ciekawie gra, ale z drugiej strony nie mogę z tego, jakie jajca sobie robi ze mnie ta gra. Jak wygrasz, wyślę 200 zł. O Boże! O kurwa! Dobra, lecimy z tym! Powiem wam tak, nie mamy już 2 kadzidł, Mara, moim zdaniem do wykreślenia. Chyba, że mi przez te hanty tak spadła psycha, że ona po prostu hanci z zapalonego światła, bo ja już nie mam psychiki, nie? Nie wiem, weźmy dwa leki, tak dla pewności, bo naprawdę mocno psychę mi zdrainowali w tej rundzie. Bardzo dużo eventów, hunty, etc., etc. Wziąłem leki, więc teraz Mara, nawet jeżeli to jest jednak ona... Ej, mroźne temperatury chyba. Mamy dowód. Chyba tak. I to w kuchni, fajnie, dobra. Super, tak mi się wydaje, no bo to naprawdę nisko schodzi. No dawaj, dawaj już ten mroźny take. Okej. Demon! Nie, to musi być demon, no nie ma opcji. Dobra, ej no, wydaje mi się, że to nie demon. No ale zobacz, jeżeli będą mroźne, a chyba będą, to są demona skille. To są demona skille, nie? Hunt na wysokiej psychice będzie demon. Jeszcze ja wziąłem teraz 2 leki. No ja nie kumam, czemu uważacie, że to nie jest demon. 0,5, dawaj no. Dawaj poniżej tego zera, żebym się tak mega upewnił. Kurde, no i zobaczcie, kurde, cały czas eventy. Mega agresywny, mega agresywny. Było na minusie, tak? Dobra, to dobrze, to dobrze. Dobra, ta sytuacja wygląda tak. Moim zdaniem to musi być demon. Hantu nie jest wystarczająco szybki w mroźnych. Nie, no powiem wam szczerze, nie? Ja wiem, że zostało dużo duchów. I ja zawsze sprawdzam bardzo skrupulatnie do samego końca, bez ani jednej wątpliwości, nie? Ale w tej rundzie to po prostu jest bez sensu. Nawet jeżeli to byłby mimik udający demona, to mimik może udawać demona tylko i wyłącznie przez... Mimik może udawać demona tylko i wyłącznie przez minutę, nie? To jest niemożliwe, że to jest jakikolwiek inny duch niż demon. Niemożliwe to jest. Ten duch jest tak agresywny i tak często hanci, że nie ma opcji. Ja rozumiem, że runda może o 200 zł. Zobaczymy teraz, ile osób kłamało. Zobaczymy jak... Mam nadzieję, że wygram. Dzięki Nathan, lol. Jeżeli to nie będzie demon, to musi być demon. No nie ma opcji. Nie, ja jestem pewny, że to jest demon. Jak to nie jest demon, to... Nie wiem, to co wtedy? To śpiewam po prostu pokasowe przez 10 minut. Ale to będzie demon. To będzie demon. To jest oni. Na pewno. Śpiewam pokasowe przez 10 minut z pełną wczutą, nie? Ale to na pewno będzie demon. I teraz zobaczymy. Ja jestem pewny. Zobaczymy, teraz naprawdę ile osób kłamało i jak dużo potencjalnych zysków materialnych straciłem w poprzedniej rundzie. O, praca łowcy duchów naprawdę potrafi dać w kości. Pokaż co tam masz, kręcisz mnie twym ciałem. Lubię kiedy jest blisko. Na sobie czuję dotyk jej rąk. Kiedy jestem z nią wszystko znika na to. Ja pierdolę! No chyba się w niej zabujałem. Pokaż co tam masz. Przysięgam, ej, wy nie! Wy się możecie śmiać! To jest śmieszne, ja się wam wcale nie dziwię. Ale na miliard procent ja już jestem tak idealnym, gigantycznym twórcą, że właściciele fazmofobii robią sobie ze mnie bekę. Ja bym teraz powiedział szczerze tak. To jest najbardziej abstrakcyjny stream z fazmofobii, jaki miałem w życiu. Ale mam wrażenie, że ja co streama mówię takie teksty. Ale naprawdę to granie w fazmofobię jest pojebane, jak ja tego doświadczam. A teraz tak. Ja pier... Bardzo proszę o wiwat na czacie! Tak jest! Pokasowe mi! Pokaż sowe! Pokaż! Głęboko spójrz mój wzrok! Nie mogę, k***a! Dlaczego to powiedziałem?